Dzień dobry, siemano. To witamy i zaczynamy kolejny dzień. Godzina 9 rano. I myślę, że dzisiaj wybierzemy się gdzieś na miasto, do jakiejś knajpy, zjemy jakiś obiad. Zobaczymy, co się dzieje. Wczoraj było dość ciekawie tutaj, bo kawalerskie było. Chłopaki tam mieli kawalerskie. Zobaczcie, tutaj nawet się kąpali. Wczoraj miałem się kąpać, ale siedzieliśmy, już tak zimno było, ale ludzie się kąpali. Jeżeli chodzi o wodę, to ma 19 stopni, ale dzisiaj może uda mi się wskoczyć, jak wyjdzie słoneczko, nie? Bo wczoraj momentami to tak było, słońce wychodziło, zachodziło, ciepło, trochę padało, ale było spoko, no. Nie ma co narzekać na pogodę, tak się trafiło i tyle. Dobra, to witam w kolejnym odcinku, idę zrobić sobie kawę i lecimy na miasto. Także widzowie, teraz wjeżdża obiadek, numer 2. Mamy zamówione tak, filet z kurczaka dla Pauliny i dla mnie kotlet schabowy, jedno piwo, jeden sok. Cena za dwa obiadki, za takie piwko i za soczek w pojemniku w Pepsi zapłaciliśmy 100 zł. Co chcesz powiedzieć? Ja mam loda. A ty masz loda. Dobrze, dwie gałeczki 10 zł. Dwie gałeczki 10 zł. Jacek tutaj wszystko fajnie wymienia, także mamy tutaj takie poczekadełko. Jak zacznie pikać, to odbieramy swoje zamówienie tam. Param, pam, pam. Tak, tak, tak. Właśnie schabowszczak, typowo polski obiadek. Jest konkretny, nie Jacek? Nie, typowy polski obiadek, to jeszcze to brakuje. O, no tak, no. Ale to jest. Dobra, robi wrażenie. A Paulinka, ty co masz? Pier z kurczaka. Serdeczka. Robi wrażenie. Schabowy. Robi wrażenie. Musi robić fifi. Ale nie przyniosłeś ani soli. Tak, to mi pier, to zaraz robi wezmę. Robi wrażenie. Teraz to mi kolego zaimponowałeś. Takie schabowe to ja lubię oglądać. Co? Tak sobie tutaj siedzimy. O. A Filipek nugetsy. Widzę, wszyscy z schabowego zamówili. Tylko Filip nugetsy. Dobre, Filip? Tak. Filip jest z nowoczesnego pokolenia. Jestem w połowie jedzenia. Moja ocena to jest 9 na 10. Bardzo dobrze. A ty Jacek? Ile dajesz? Myślę, że podzielę twoją opinię. Okay. A Fifi, jak ci smakuje? Ile dajesz? Od 1 do 10? Pokaż na palcach, ile dajesz. 10! O, brawo! Do rakiety przypisała ilona. Jestem właśnie w ubikacji, ale to już jest skandal, nie? Żeby zapłacić 100 zł za obiad i płacić 2 zł za ubikację. Dajcie spokój. Strzeliłem 1000 punktów, Filip! Zobaczcie, jak wychodzi. No, zgra. Tysiaka strzeliłem! O, ale... Masakra! Jeszcze mamy jeden żeton, panie Kamilu. Okej, jeszcze raz, dawaj tysiaka. Ale weszło! Ale weszcie jeszcze raz, to będzie plan. No czekaj, jeszcze teraz mi został jeden żeton. 1000 punktów, panie Filip! O, ale będzie. No! Patrzcie, tego wyjdzie, jeszcze 770. I czekuję, ci wygrał 1000? Pokaż mam ten. O, dobra, dziękujemy. Ile? 1000 mamy! Patrz, nawet w połowie jeszcze nie jesteśmy. Ile? Ale wuja tutaj robił bank. Ale ręka, nie? Zobaczcie, tą ręką kręciłem. To jest ta legendarna polska siła. Ale ty gujesz, ja pierdolę. Nie, 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 nie! Nie, 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 nie. Teraz połowa.
Chyba jeszcze nie mamy filmu. Ale już będzie fajny prezent, nie? Bo już mamy 1500 ponad. 1600 już mamy, to już będzie fajny prezent. Ale wszyscy dla FIFKA jak grają. A ja mam tego FIFKA tu. Ty, Paul, ja też jeszcze tak. Ja pierwszy? Tak. Kiwci, uważaj. Ty też to pierwszy. Lewa. 150-200 euro za dobę. A mam to. Jacek? Dawaj! O! Lew jest groźny! Ty! O! Filip, ty ostatni! To jeszcze 880! To nie jest jeszcze to! To nie jest jeszcze to! To jeszcze nie jest to! O! Słabiutko! Filip, teraz ty! O, jest jeden punkt! Już okej, okay. Masz jeden. Mocno! Z nogą! To teraz idziemy w kierunku wieży widokowej. Jeden z widzów wysłał mi maila, żebym wbił na wieżę widokową i zobaczył, że jest piękny widok na całe jezioro. Wysłał też numer telefonu, żeby w razie pytań dzwonić, bo mieszka w tych stronach. Także serdecznie Cię pozdrawiamy i wszystkiego dobrego, widzu. Dobra, gdzie byliśmy? Mamy wieżę Jaca i teraz kolejna misja, trzeba wbić po schodach na górę. Dobrze, że są schoda, nie drabina, bo dziewczyny by nie dały rady. Dobra, Filip, wbijamy na górę. Ja już zacznąłem! Już zaczął. Także jest wieża widokowa. Widzicie? I tam widać Fifi całe jezioro. Wieża polecona przez widza oczywiście. Widzicie? Tak, polecona przez widza, już to mówiłem. A, przepraszam. Przed chwilą jak był znak, wiesz, wieża widokowa nagrywałem. No nie, spoko widok jest, nie? A jak coś, jak to oglądacie, to dajcie łapkę do góry i suba. Jeszcze raz? Jak to oglądacie, to dajcie łapkę do góry i dzwoneczek. O, dziękuję. Za polecenie kanału. No ale jest widok stary. Czy kolega coś widzi przez kamerkę, jakieś plantacje papryki może? Nie. Niestety nie ma. Niestety nie ma. I tu mamy widok na piękny las. Nagrywa się? To co otworzę tutaj widzowie na tym korku, to będzie moje przeznaczenie. No nie wierzę! Czas na relaks. No to widzowie, zobaczcie jak się złożyło pięknie. Tym pięknym akcentem będziemy chyba kończyć odcineczek, nie? Czas na relaks. Piękne polskie kiełbaski, karkóweczka i udeczka. No i Boczuś, co ty tam malujesz, wariacie? Co malujesz tu, wariaciku? Co to jest? Co to jest? Teraz widzowie będziemy testować mrożoną herbatę. A tak na poważnie, co to jest Jaca Bimber, tak? Dokładnie. Bimber, który był u Jacka na weselu. To ile on ma? No, on to jest z tego samego źródła. Z tego samego źródła. A z tego samego źródła. Ja nie wiem, czy tak dobrze byś nagrywał takie rzeczy. Nie, myślę, że widzowie się ucieszą, jak zobaczą coś swojskiego. Zobaczcie jakiś żółciutki, jak... Jak cytrynka. Jak słoneczko. Tak jak powinien wyglądać. Dobra, to kluśnie, bo uśnie. Wasze zdrowie, widzowie. Słyszę. Słyszę. Mówię, że tam... Tam będzie gruby melanż po drugiej stronie dzisiaj. Odwiedzimy wujku Kamilu sąsiadów? Możemy odwiedzić, ale może się coś źle skończyć dla nas. Będzie okoka i na właśnie. Ta piosenka teraz strasznie popularna jest. Samolot. Z tego, nie? TikToka. Z TikToka. No, na TikToku można teraz tak piosenkę wybić. To jest to. Musisz pierwszy.